Witam Was w kolejnym takim krótkim materiale wideo, takim też również na spontanie, więc proszę, żeby nie było, bo to jest bez przygotowania się. Pokażę Wam aplikację mobilną Radia RMF FM. Stworzyli aplikację mobilną. W zasadzie oni już mieli jakąś aplikację, ale ona była tak stara, że ona się na Androidzie 10 nie ładowała. 11, nie? Czy tam jakiej wersji ja mam? Android 8S24? Nie, 12 chyba mam Androida. No nieważne, bynajmniej się nie ładowało. Ani na moim S20, ani na P10, Mate 10, ani na MIUI, nie? Było po prostu za stare. W końcu postanowiłem się skontaktować jakieś pół roku temu z radiem i mi odpisali, że pracują nad aplikacją, więc w końcu się pojawiła. Więc no dobrze, nie? I bardzo podziękowali za takie wiadomość, nie? Informacja, że nie działa. Dobra, ale wracamy, pobieramy to ze sklepu Play. Tak, ja już tutaj mam otwarte, żeby nie przedłużać materiału. Linka odsłaniecie w opisie. Otwieram aplikację, ja już to pobrałem też, nie? Żeby nie przedłużać materiału wideo. Proszę bardzo, aplikacja się uruchamia i tak ona wygląda. I co my tu mamy? Do góry mamy player. Oczywiście radio nie pokażę Wam jak włączyć, dla świętego spokoju, żeby nie zabili mnie za prawo autorskie, więc lepiej niczego nie będę odtwarzał. Żeby, jak będziesz zainteresowany, to sobie pobierz tą aplikację, bo ona jest darmowa i się pobaw. Nie, ja tylko pokażę Wam, co gdzie jest. Tu macie głośność, możecie sobie regulować. Ten niebieski play to jest odtwarzanie radia. I dalej mamy, pod spodem mamy fakty, możemy sobie otworzyć różne artykuły, wiadomości z portalu, z serwisu RMF24. Ja o RMF24 robiłem filmik, więc spokojnie znajdziecie, o aplikacji również, nie? Bo jest osobna aplikacja RMF24. Dalej mamy podcasty, dalej mamy różne podcasty od radia RMF FM. Podcast, jakby też nie wiedział, co to jest podcast. Podcast to jest taki serial, tylko że do słuchania, a nie do oglądania. No, no i jak widzicie, tutaj mamy różne audycje, nie wiadomości, notowanie popisy. Możecie sobie kliknąć na play. A i widzicie, włączyła nam się i możemy słuchać, nie? Dalej mamy Lech. Co to jest? Aha, rozmowy z RMS. Dalej kolejnym podcastem jest Misja Specjalna. Misja Specjalna to jest taki podcast kryminalny. Jakby ktoś nie wiedział, polecam, bo to jest ciekawy. Dalej mamy popołudniowa rozmowa, to jest taki talk na różne tematy po południu. Z różnymi gośćmi, radio zaprasza różne gości, mają fajną audycję, również ciekawe tematy poruszają. Poranna rozmowa to jest dokładnie to samo co popołudniowa rozmowa, tylko że rano, ale oczywiście inne tematy są, nie? Ale jak widzicie w aplikacji nie ma nic, więc prawdopodobnie będą dodawane tutaj nowe odcinki, bo starszych nie mają. Dlatego jest ta lista pusta. A zawsze te podcasty, jakby się okazało, że on coś nie będzie działało, to zawsze możecie się dostać do podcastów przez aplikację RMF On, o której również był materiał, nie? Dalej mamy, a to już było. Dalej mamy Dorwać Bestię, to jest też taki podcast, taki kryminalny, tam różne tematy. I jeszcze mamy podsumowanie dnia. No, to jest takie podsumowanie dnia. No, dosłownie tłumacząc, więc nie, dosłownie mówiąc, więc nie trzeba tłumaczyć. Tak. Więc to jest chyba codziennie, o której tam godzinie i po prostu każdy tam dzień jest podsumowywany, nie w jakiś tam sposób. Ale Dorwać Bestię to nie jest kryminał, tylko to jest takie, zaraz wam to wytłumaczę. Roy Norris, znany jako z... O nie, to jest też taki kryminał, to jest coś jak Misja Specjalna. A może pomyliłem?
No nie, mi się wydaje, że aha, dobra, przepraszam, pomyliłem. Dorwać bestię to jest właśnie kryminał, a misja specjalna to jest takie audycja, którą przedstawia takie sekrety różne, czy takie różne tajemnice, albo takie nieoczywiste tematy poruszają takie. Polecam sobie sprawdzić, bo nie będę przedłużał materiału, ale na pewno jest ciekawe ta audycja, bo słuchałem. Kiedyś. Już obecnie tego nie słucham, ale kiedyś słuchałem. Więc dalej mamy wideo. Mamy różne materiały wideo. Może na każdy sobie kliknąć i tutaj odtworzyć. Ja nie będę odtwarzał, bo z racji wiadomo czego, żeby mnie nie zabili. I jeszcze mamy popista, czyli notowanie, najnowsze notowanie. Playlisty. Która się nazywa popista. Popista to jest nic innego jak nam. Poplista, czyli to jest od popularne i lista. To jest taki zbitek dwóch słów. To jest po prostu nic innego jak najpopularniejsze utwory w RMF FM. To jest bardzo fajne notowanie. Ono jest chyba od poniedziałku do piątku? Chyba tak. No nie ma, no to macie różne listę notowania, nie? A dalej macie do 20, do 20 pozycji, bo to jest top 20, a za 20 pozycją są tak zwane propozycje. Bo jak wiadomo, każde notowanie zawiera w sobie tak zwaną propozycję. Czyli ty możesz sobie wybrać jakąś propozycję i tutaj zagłosować, nie? Albo za, czyli klikasz na tą zieloną strzałkę, a jak jesteś przeciw, to klikasz na tą czerwoną strzałkę. I dzięki temu dany utwór ląduje wyżej albo niżej, nie? Kiedyś to się nazywało Hop Bands, tylko że obecnie to się nazywa popista, a Hop Bands notowanie jest takie, tylko że w RMF Max. No, to tak to wygląda. No i co było grane, możesz sobie sprawdzić. 24 godziny do tyłu, co było grane w RMF FM. Bardzo fajna sprawa, bo jak na przykład słuchałeś stacji, to jeśli się jakiś utwór spodobał, to sobie możesz w aplikacji oficjalnej, aplikacji tego radia sprawdzić, nie? No i jeszcze, a jeśli chodzi o popis, to tutaj do góry masz podgląd utworu, oczywiście jak go nie odtworzę, i jeszcze co było grane. To tutaj też możesz sobie kliknąć na play i sobie podejrzeć, czy to jest na pewno to, czego szukasz, nie? No. No i tak to pobieżnie wygląda. Do góry mamy ustawienia jeszcze. W ustawieniach możemy sobie sprawdzić wersję aplikacji. No to nagrywanie to jest 1.9.7. Możemy zezwolić na powiadomienia, czyli włączyć powiadomienia, jak na przykład nowe notowania popisty będzie. Albo coś tam dostać jakieś nowości, czy coś to polecam zostawić. I jeszcze mamy personalizację, wyświetlaj spersonalizowane reklamy. Osobiście polecam to wyłączyć dla zachowania prywatności, żeby RMF FM nie gromadziło jakichś danych, nie? Na temat tego, co nam się podoba, nie? Dalej mamy politykę prywatności, możemy otworzyć, czyli informacje na temat tego, jak RMFM traktuje nasze pod względem prywatności. Kontakt, czyli e-mail supportowy, jeżeli coś nie działa w aplikacji, to można napisać e-maila. Ja właśnie wtedy, jak była ta stara aplikacja, to nie działało nic, to się nie ładowała wcale, nie? To wtedy przerwa. Z powrotem musiałem przerwać i wziąć łyka napoju. Dobra. No to mamy support@rmf.pl. To jest e-mail, na który możemy pisać, jak coś nie działa i możemy ocenić aplikację w sklepie Play, nie? Albo w App Store, bo ta aplikacja na iOS też jest. Albo w AppGallery, nie wiem czy jest. Ja sprawdzę, bo nie sprawdzałem. Jak będzie też w AppGallery, to wam linka do AppGallery też dam. Nie dla użytkowników nowych urządzeń Huawei. Ale w App Store jest na pewno, bo to sprawdziłem.
Dobra, no to mamy tyle, jeśli chodzi o aplikację mobilną. Mogę wam jeszcze otworzyć szybko stronę internetową na komputerze i pokazać, jak to tam wygląda, nie? Bo tam mamy jeszcze kilka takich działów z artykułami, także widzimy się za chwilę. Witam, jestem z powrotem i jak widzicie, tak to wygląda. Tu mamy możliwość sobie jeszcze aktualności poczytania, sprawdzenia notowania playlisty, nie? Jeśli chodzi o to notowanie, to możemy jak też głosować w górę, bądź łapka w dół, bądź w górę oraz posłanie fragmentu. No, tutaj mamy jeszcze aktualności muzyczne, nowości muzyczne. Już nie będę tego otwierał, bo wiadomo, artykuły to też sprawy autorskie, nie? Płyty możemy sprawdzić, jakie mają, można kupić od tej stacji, co było grane. O, to też fajnie tu wygląda, tylko że szkoda, że 24 godziny do tyłu tylko, nie? To możecie, o, co było grane, możecie sprawdzić utwór muzyczny, nie? Dalej macie program, czyli możecie audycje sprawdzić, jakie odcinki były i kiedy. Fakty RMF FM i wiadomości, nie? Może spróbuj włączyć jakąś kategorię. No to to bez sensu, ta kategoria wiadomości. Nic nie znaleziono. Może się to zmieni. Może coś nowego jeszcze dodadzą. Dalej mam popista live sessions. Live sessions, jakby ktoś nie wiedział, co to jest takie wideo. Nie wiem, czy się nie odtworzy też czasem. A nie, dobrze, można zatrzymać. To jest tak zwane live sessions, to jest takie notowanie na żywo w postaci wideo. Też fajna sprawa. Dalej mamy fakty, no to przekieruje nas do RMF24, które było pokazywane, więc nie będę tutaj o tym mówił. W tym filmie konkursy, te informacje na temat różnych konkursów. To by się w aplikacji mobilnej na pewno przydało. Bo jak ktoś bierze udział w jakimś konkursie, to będzie dostawał powiadomienia. To jest must have. Dalej mamy radio. Czyli tu mamy gorąca akumulacja, czyli jak różne konkursy też, nie? Ramówka, ludzie, gdy możemy poczytać o redakcji, odbiór, jak odbierać, aplikacje mobilne i kontakt ze stacją. Oraz podcasty, gdy możemy przejść do RMF On i posłuchać sobie różnych podcastów, nie? RMF FM. No i jeszcze wyszukiwarka i słuchaj, czyli możemy sobie odtworzyć radio online, nie? A na stronie głównej mamy wszystkie działy takie zbite w jedną całość. No, dobra. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten materiał. Piszcie, co myślicie o RMF FM, czy słuchacie tej stacji, czy korzystacie z aplikacji RMF On bądź RMF 24. Ja uważam, że dosyć fajnie grają, więc nie jest źle. Nie, tylko aplikacja oficjalna mogłoby być kilka dopracowań. Mianowicie, to jest tylko moja opinia oczywiście, nie, żeby nie było. Ja uważam, że powinna tam być jeszcze dodana informacja o dział konkursy. Jeszcze powinien się znaleźć. I te podcasty powinny być dostępne. Wszystkie. Albo jest jakiś bug, albo się te podcasty, albo się to w przyszłości pojawi. Mi się wydaje, że to jest po prostu bug, bo jak odbieram, lista jest pusta, nie? Może się pojawić w przyszłości, nie? Niewykluczona. Ale jeśli chodzi o konkursy, to tamtym menu aplikacji przydałoby się jeszcze opcja konkursy. Czyli możliwość włączenia jakichś powiadomień na przykład, nie? Albo informacje po prostu na temat konkursów. No, to byłoby tyle. Jak oceniam tę aplikację w skali od 1 do 5? 3,5. 3,5 dlatego, że niektóre podcasty nie chcą się wyświetlić na liście, a niektóre nie działają. Nie pokazałbym tego, że nie działa, bo z racji bezpieczeństwa i mojego, nie? Żeby nie było, że coś się tam akurat odtworzy, nie jeszcze przypadek. Ale uwierzcie mi na słowo.
polecam sprawdzić w własnym zakresie, żeby nie było to. Będę przynajmniej, nie będę miał niczego na sumieniu. Dobrze, do zobaczenia. Cześć.